Dzień dobry, witam Państwa na Komisji Budżetu i Finansów. Dzisiejsze posiedzenie tutaj Pan Skarbnik nam omówi. Te zmiany, jakie nastąpiły w tej uchwale budżetowej, ale w związku z braku kworum po prostu Komisja nie wyda ostatecznego stanowiska. I jeszcze chciałam tutaj przywitać Panią Skarbnik Jolantę Szkopę. I poprosimy Pani Jolu o przedstawienie tych zmian. Więc tak, w proponowanym projekcie uchwały budżetowej zwiększamy dochody o łączną kwotę 137 738 zł. I to zwiększenie wynika ze wprowadzenia opłaty za trwały zarząd użytku, ustanowienie służebności na działce 1073 przez 2 i 1074 miejscowości Wierzbica na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. Następnie mamy przeniesienie z rozdziału 4001 50 tysięcy do rozdziału 750-23 do paragrafu 083 50 tysięcy. To jest takie uporządkowanie, ponieważ tu dochody wpływają na ten rozdział, nie na 4001. To są za doprowadzenie ciepła do bloków 1.8 bodajże, czy 12, 1.8. Następnie w tym rozdziale 750-23, paragrafie 0.94 mamy tutaj zwiększenie dochodów o 4000. Są to wpływy z rozliczeń za ubiegłych. Następnie mamy z rozdziału 756-16 z paragrafu 268 przenosimy 250 tysięcy do rozdziału właściwego, którym jest 756-18. Jest to rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. To jest to rekompensata w naszym przypadku z opłaty targowej, która nie jest pobierana w 2021 roku. I tu mamy zwiększenie, ponieważ tej rekompensaty wpłynęło więcej niż planowaliśmy dochodów z tytułu opłaty targowej. I jest to kwota 327 738 zł. I następnie mamy w rozdziale 758-14, paragraf 0.97 zwiększył wprowadzenie dochodów 50 200 zł. Są to dochody z tytułu podatku, odliczonego podatku VAT. I dochody po zmianie będą wynosiły 50 886 552 zł i 2 grosze. Następnie mamy w załączniku numer 2. Wydatki z tego tytułu również zwiększamy kwotę 137 738 zł. I zwiększamy je w rozdziale 4001 w paragrafie 421 o kwotę 137 738 zł. Są to środki na zakup oleju opałowego do kotłowni, ponieważ nam wzrosło i zużycie, i wzrosła nam cena w porównaniu z tym, co była zawarta umowa. I ta cena wzrosła około 25%. Następnie mamy przeniesienie z rozdziału 750-75 z promocji jednostek z paragrafu 421 6 tysięcy zł. Są to środki z zadania Funduszu Sołectwa Zalesice i przenoszone są do rozdziału 754-12 do paragrafu 4270 na remont łazienki, na zadanie na remont łazienki i budowę, szamba szczelnego. I również z paragrafu 421 z tego rozdziału 754-12 przenosimy też 6887 zł i 64 grosze. To jest też również zadanie z Funduszu Sołectwa Zalesice. Do tego paragrafu 4270 na remont łazienek. Następnie mamy w rozdziale 852-28
zmniejszenie o kwotę 17 tysięcy złotych. Są to środki od wojewody, na które przyszła dotacja celowa na program Opieka 75+. Ponieważ my tam zabezpieczaliśmy za cały rok nasze własne środki i tych środków będzie w tym wypadku nadmiar, więc te środki sobie tak jakby te nasze środki przeniesiemy do 855.08 do paragrafu 433 do rodzin zastępczych 17 tysięcy złotych. I po tych zmianach wydatki będą 52 449 410 zł i 41 groszy. W związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego zmienia się również załącznik nr 3 dla wydatków na zadania realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. To tak jak miałam Sołectwo Zalesice, przenosi te przeniesienia między tymi zadaniami i Sołectwo, że tutaj mamy Suliszka, to w poprzednich uchwałach było zmieniane, wprowadzane było zadanie do budżetu budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Suliszka, te 6 tysięcy złotych i tu musimy w Funduszu Sołeckim też zmienić nazwę zgodnie z zaleceniami RIO. Tak, Wydanie Zbyt Rachunkowej. I no to już by były na dzień dzisiejszy wszystkie zmiany do tej uchwały. No wyniku tych zmian planowany deficyt nam się nie zwiększy i nie zwiększają nam się również też przychody. Wyjątkowo całe te 327 tysięcy. To jest całe, tak. To jest pan skarbnik, ta rekompensata z tej opłaty darmowej. Tak. I resztę tych pieniędzy przejdzie na zakup tego oleju, tak, opałowego? No w tej chwili jest taka potrzeba, że musimy zabezpieczyć tam środki i zakupić ten olej, bo jeszcze trzeba podgrzewać. Cały czas, no a jeżeli tam przykręcają, z tego co wiem, to tam oszczędzają w tej chwili, no bo w dzień nie jest takie zimno, nie chodzą te piece cały czas. Tam, że jak to samo już wtedy muszą być też później na uruchomienie w nowym sezonie, przecież musi być na początek, też muszą być środki. No i tam nie można w tych piecach zużyć do dna całego oleju, musi być zapas oleju, bo inaczej to się psują te piece. Zresztą i tak tam jest podobno jeden, to będzie to do wymiany prawdopodobnie. Jakieś pytania? To nic, podziękujemy pan skarbnik za omówienie. Tutaj zrobimy sobie przerwę, może 5 minut.